Dlaczego on milczy? On lub ona, oczywiście dopasujcie sobie swoją płeć osoby ukochanej. Dlaczego on milczy? Dlaczego on milczy? Dlaczego on milczy? Dlaczego on milczy? Zobaczmy, kochani, w kartach Tarota. Zapraszam Was serdecznie, bądźcie aktywni na moim kanale. Dziękuję za Waszą obecność. Również subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, zostańcie tu ze mną codziennie. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, prywatne, osobiste. Napiszcie mi e-maila, a ja odpiszę Wam od razu, jakie zestawy są wróżb i umówimy się od razu za 1, 2 lub 3 dni na wróżbę prywatną, na termin osobisty, prywatny. Zapraszam serdecznie. Dlaczego on milczy? Dlaczego on milczy? Pokażcie, kochane, karty. Dlaczego? O, tutaj już mi wypadły 3, nawet nie widziałam. Jeszcze dobiorę. Dlaczego on milczy? Dlaczego on milczy? No, mamy tutaj upartego mężczyznę. Dobrze, w przełożeniu już mamy, kochani, 6 pentakli. 6 pentakli. 6 pentakli, kochani, to dawanie i branie, tak? Dawanie i branie w równej mierze, czyli tutaj potrzebny jest jakiś balans. Balans, harmonia, ponieważ, nie wiem, no albo była sprzeczka między Wami, albo jest jakaś nierównowaga, tak? Brak balansu, deficyty, więc tutaj branie i dawanie w równej mierze. Potrzebny jest jakiś balans między Wami, ponieważ coś się tutaj chyba posypało. Dwa pentakle, czyli on ma jakieś tutaj dwie alternatywne możliwości. Waha się, czy ma napisać, czy nie napisać, czy zadzwonić, czy zakomunikować, czy nie. No jest tutaj cesarz. Cesarz to oczywiście bardzo uparty mężczyzna z silnym ego, który nie bardzo jakby jest skłonny, by ustępować, prawda? Jest to mądry mężczyzna, spokojny, ale uparty i władczy, chce rządzić i no, jak się uprze, no to niełatwo go tutaj złamać, więc zawziął się. No ale mamy koło fortuny. Koło fortuny to, kochani, jeśli teraz jest zła sytuacja, jesteście pod wozem, to zmieni się coś, tak? I będziecie na wozie, czyli zmieni się jakaś sytuacja na lepsze, czyli on chce, żeby sytuacja między Wami się zmieniła, tak? Był jakiś balans. Tutaj dwie możliwości ma, czy rozpatruje dwie myśli, dwie możliwości, napisać, nie napisać, skontaktować się, nie skontaktować. Ego mu na to nie pozwala jeszcze, ponieważ jest bardzo tutaj silny. No ego ma po prostu jakieś, nie wiem, czy obraziliście się, obraziłyście go, jakieś tutaj naruszone ego. No ale koło fortuny mówi o tym, że coś się jeszcze zmieni, tak? Mamy rydwan. A, to jest rydwan, przepraszam, nie koło fortuny, rydwan. Rydwan, no to będzie tu podróż, czy będzie pędził, czy będzie będzie jeszcze kontakt, ale nie wiadomo, czy to się dobrze wszystko potoczy, bo rydwan to jest bardzo chaotyczna karta. To może pójść dobrze lub źle, ale tutaj będzie jakiś kontakt. No i dlaczego on milczy? Ponieważ jest uparty, zawzięty, rozpatruje, jest na rozdrożu, nie wie, co zrobić. Rydwan też, no, działa jakoś chaotycznie, może, nie wiem, gdzieś szuka. To jest też karta kochanków, seksu, szybkiego numerku, także może tutaj gdzieś lata, szuka. No ale mamy 7 kielichów. 7 kielichów i moment, to jest numer 5, arcykapłan, aha. Czyli arcykapłan, tutaj są inne karty, jak widzicie, tego tarota, więc muszę patrzeć na numery, ponieważ mają zupełnie inną symbolikę. Dobrze, więc tak, 7 kielichów, kochani,
Siedem kielichów, no to karta niezdecydowania i wspomnień. Widzicie, siedem gwiazd, siedem kielichów, więc wspomnienia, ale również dużo planów i żadnego planu nie może tutaj on zrealizować, widzę, do końca. Dużo do wyboru, być może też dużo innych kobiet. Podjęcie decyzji jest dla niego trudne. Nie może się zdecydować, nie wie sam, czego chce i nie wie sam, co zrobić. No, ale tutaj kapłan mówi o tym, że ma jakieś swoje ważne, tak, świętości, czyli być może ta relacja była dla niego taką świętością, była ważna, była znacząca. No i poprzez to on chce tutaj dążyć do balansu, tak, do balansu, do harmonii, ale słuchajcie, może być ten kapłan też, że on chce ślubu, że on chce, nie wiem, ślubu, dzieci, rodziny i tu za wszelką cenę będzie do tego dążył, tak, będzie szukał, ponieważ ma tutaj do wyboru parę innych, nie wiem, partnerek, osób, kobiet i miota się, stoi na drożu, nie wie, a że jest cesarzem, to oczywiście jest, ma bardzo silne ego i lubi się podobać kobietom i manipuluje i jest władczy, tak? Chce się podobać, chce być atrakcyjny. Tutaj też oczywiście ten Rydwan mówi o tym, że pędzi, szuka, tutaj wybiera, przebiera, zastanawia się, nie może się zdecydować lub ma też dużo planów, co ma zrobić, nie wie, co ma zrobić, miota się bardzo, jest niezdecydowany, no w każdym razie szuka tu czegoś, no szuka żony, szuka może rodziny, chce, szuka na wariata, w szybkim tempie, na chaotycznie. Kochani, no potrzebna jest zgoda, harmonia, to też jest tutaj taki ważny przekaz, także życzę Wam, żeby tutaj on się w końcu zdecydował, tak, żeby była na nowo komunikacja i by nastąpiła tutaj harmonia, czyli wyjaśnienie wszystkich spraw i balans między Wami, zgoda. Tego Wam życzę, pamiętajcie, bądźcie aktywni, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Do usłyszenia już wkrótce.